Niedzielny poranek. O, Dora już goni. Niedzielny poranek, a ja idę do swojego tunelu. Nie wiem, foliowego. Bo to jest poliwęglen. W tym roku, o, pokażę wam. W tym roku kupiłem tunel do uprawy moich pomidorów i papryk, ale z poliwęglanu. Powiem wam, tani nie jest, ale nie jest też bardzo drogi. Ale ten, który miałem ostatnio, normalnie foliowy, no niestety po 2,5 roku no nie nadawał się do użytku. O, tam stoją resztki tego tunelu. Rurki ze stali, ale cieniutka jak papier ta stal. No i niestety folia pod naporem śniegu się złożyła. Nie nadążałem z tego śniegu zrzucać. No i w tym roku postanowiłem zainwestować w tunel z poliwęglanu. To jest tunel 3x4. Powiem wam, że jest rewelacja. Na fundamenciku zrobiłem z bloczków, przytwierdzone do bloczków. No a teraz trzeba otworzyć i wywietrzyć trochę. Dzisiaj taki inny odcineczek, ale też pozostaniemy w tematyce odzysku, ale to wam zaraz pokażę. Moje uprawy. Tu jeszcze grzejnik stoi, bo dogrzewałem. O, a tu już moje papryczki sobie rosną. Posadzone 10 sztuk, 12. To jest papryka żółta. A tutaj jest papryka czerwona, będzie wsadzona troszkę później. Pomidorki sobie rosną w doniczkach. Tu jeszcze kilka malinowych olbrzymów do przepikowania. Tutaj też pomidorki, tam też takie późniejsze. Tu magnolia sobie rośnie. Tutaj też już pomidorki wsadzone. Tu jest bawole serce, a tu jest taki czerwony olbrzym. Nie, zaraz tutaj mam napisano. Rosa szczepiona. Także zobaczymy. Szczepiona na dzikim korzeniu, także zobaczymy jak to mi będzie rosło. To już jest w ziemi. Tutaj też kolejne pomidorki sobie wychodzą, znaczy wyszły, a ogóreczki tutaj też już ładnie poszły do góry. Tu następne pomidory. No w tym roku będę miał 50 krzaków pomidorów. Słuchajcie, nie wiem kto to będzie obrabiał, ale ale dobra, zobaczymy jak te uprawy mi się udadzą. Dobra, ale przejdźmy na zewnątrz. Bo wam powiem, że tutaj mam takiego kawałek zagonka. O, ale tu kiedyś stał stary budynek gospodarczy. Jakieś stare fundamenty i kamienie i tak dalej. Tu non stop wychodzi, już część z ziemi zebrałem. No i nie da się tutaj szpadla włożyć w to. Więc mam grządkę wzniesioną na moje warzywka. A tutaj zobaczcie, moi drodzy, truskawki w rurze. Kiedyś taką rurę znalazłem. No, właściwie to dwie krótkie połączone. No i gdzieś w internecie podpatrzyłem, jak uprawiać truskawki wertykalnie, że tak powiem. A uprawy wertykalne teraz są no, na fali, można powiedzieć. Bo na 1 m² można bardzo dużo roślinek uprawiać. No i tak sobie rosną w takich kieszonkach te truskawki. To jest ziemia, system nawodnienia, cieńsza rura włożona w środek z ponawiercanymi otworkami i to sobie wlewam wodę i ta woda sobie przesiąka do ziemi w takim też starym wiadrze obciążonym. I zobaczcie jak to wygląda. To jest bodajże 16 czy 15 sztuk truskaweczek, już kwitną. O, czekajcie, bo cień. O, i tak wyglądają moje uprawy truskawek w rurze z odzysku. Fajna sprawa, muszę wam powiedzieć. Nie trzeba pielić. Każda truskawka ma swoje wyznaczone miejsce. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, jaki będzie owoc tych truskawek. A tutaj też znalazłem kiedyś w jakimś starym blaszaku taką wielką donicę. No i tutaj mam pomidorki koktajlowe. Jak podrosną, w środek tutaj pójdzie
rura, żeby ładnie podwiesić te pomidorki i zobaczymy, jakie będą plony też z takiej uprawy doniczkowej. A kolejny odzysk, zobaczcie, stary brodzik, którego nie chcieli mi zabrać, jak były gabaryty u nas. Nie wiem dlaczego, czy to traktują jako budowlankę, nie mam pojęcia. W każdym razie wykorzystałem go do uprawy poziomek, a dokładnie to Tosia tutaj sobie wymyśliła, że będzie uprawiała poziomeczki. To jest 13 chyba poziomek i 3 truskawki mi zostały, to też są dosadzone. Na dole, na spodzie jest warstwa kamieni, żeby był dobry drenaż, odpływ jest z jednej strony i tak sobie tutaj 16 krzaczków posadziliśmy i zobaczymy, czy to się przyjmie i jakie będą plony. Co myślicie o takim odzysku? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak wygląda mój ogródeczek. Tu jeszcze mam dwie skrzynki też zrobione z desek z odzysku. Też tutaj jeszcze będzie zagospodarowane. Coś posadzimy. Może jakąś cukinię, może jakieś ogóreczki, które puścimy wyżej, żeby nie szły po ziemi, tylko właśnie pieły się do góry. Któregoś roku miałem takie uprawy ogórków pnące i powiem wam, że zbiory były niesamowite. Mój kompostowniczek. Ziemia spod kompostownika wybrana, żeby właśnie pod folię dorzucić, czy do tych skrzyneczek i rury. No a później się przesypie to na tą stronę i wybierze ziemię spod tamtej strony. No, także dzisiaj taki krótki film z moich podwórkowych upraw. No a w skrzyneczce mojej, tej dużej, długiej, ponad 4-metrowej, no wiadomo, tu w skrzyneczce koperek, por, seler, brokuł. O, tu jedna papryczka, która została wyniesiona na zewnątrz, nie w tunelu. No a tutaj schodzi sobie rzodkieweczka, szpinak, tu marchewka, pietruszki jeszcze nie widać. No, chociaż już chyba zaczyna wychodzić pomału. No i super. Także tak wyglądają moje uprawy. Mój tunel, nie wiem, foliowy, szklarniowy, nie mam pojęcia. Ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Poliwęglan 6 mm, ten grubszy, bo w standardzie jest 4 mm. Jest naprawdę konstrukcja rewelacyjna. Dwoje drzwi z jednej i z drugiej strony. Można sobie otworzyć, żeby wietrzyć. A wietrzenie w tunelu to podstawa. Także zobaczymy, jak tam w tym roku. Czekajcie, zapnę. O, jestem ciekawy, jak w tym roku uprawa pomidorków. No dobra, moi drodzy. Niech to wszystko sobie rośnie. Jest podlane. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie w tym roku będą zbiory. Mam nadzieję, że grzejnika jeszcze nie wynoszę, bo nie wiadomo, co to będzie około 15 maja na ogrodników albo zimną Zośkę, także niech zostanie, w razie czego się odpali, żeby dogrzać. A sprawdza się to moje warsztatowe słoneczko tutaj. No i dobra, niedługo pomidorki do gruntu, ogóreczki do gruntu i zobaczymy. No dobra, moi drodzy, miłej niedzieli wam życzę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!